Witamy w 7 odcinku Wileńskiego Radia A. Z tej strony ja, ty, ona, on, czyli Nikodem, Hubert, Ola i Mariusz. W tym odcinku Hubert opowie o swoim ulubionym zespole Paktofonika. Dowiemy się, jaka pogoda będzie w Wieleniu oraz rozstrzygniemy sądy na temat waszej ulubionej gry. A teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. Like me, you, and I know you too. Mr. Perfect don't exist, my little friend. And I tell you it all again, and I do it again. One, two, three, four. Wiadomości sportowe. A teraz zapraszam na przegląd sportowy z kraju i zagranicy. 15 czerwca rozpoczął się generalny sprawdzian przed Mistrzostwami Świata 2014, czyli Puchar Konfederacji. W meczu otwarcia reprezentacja Brazylii pewnie ograła Japonię, a błyskiem piłkarskiego geniuszu popisał się Neymar. Obydwie drużyny rywalizujące w grupie A, w której są jeszcze Meksyk oraz Włochy, do kolejnej fazy turnieju awans uzyskują dwie najlepsze ekipy, więc każdy punkt jest bardzo cenny. Trwa medialna saga na temat przyszłości Cristiano Ronaldo w Realu Madryt. Były już piłkarz tego klubu, Ricardo Cannavaro, uważa, że jego rodak zostanie w ekipie królewskich. Prezydent robi wszystko, co może, aby Cristiano Ronaldo podpisał nową umowę i został w Realu, podkreślił Cannavaro, który po 3 latach opuścił zespół z Madrytu. Ostatni rok dla królewskich był bardzo trudny, ponieważ drużyna nie osiągnęła zakładanych przed nią celów. Długo nie trzeba było oczekiwać na odpowiedź Paris Saint-Germain dla Monaco. Przypomnienie, że Beniaminek Lidze One zamierza zaoferować 100 milionów euro za Cristiano Ronaldo. PSG idzie dalej. Katarczycy z Paryża zamierzają przelicytować Real Madrid i zapłacić 85 milionów funtów za Garetha Bale'a. Bale jest obecnie w wakacjach na Florydzie. Spokojnie czeka na rozwój wypadków. Przejście Jose Mourinho do Chelsea może skomplikować sytuację Fernando Torresa. Hiszpan jednak zamierza udowodnić swoją wartość. Nie ma lepszego miejsca oraz lepszej sytuacji niż gra w Chelsea pod wodzą Jose Mourinho, powiedział Torres. Hiszpan wielokrotnie był krytykowany za swoją grę w barwach Chelsea. W poprzednim sezonie Premier League Torres strzelił zaledwie 8 goli. Muzyczne rozmaitości w Radiu A. Muzyka od A do Z. Muzyczne rozmaitości w Radiu A. Przedstawiam ulubiony zespół Paktofonika. Zespół został założony z inicjatywy Wojciecha Fokusa Alszera. W roku 1998 grupa reprezentująca kulturę hip-hop grała rap. Fokus zaprosił do współpracy Sebastiana Rahima Szalberta oraz Piotra Magika Łuszcza, byłego członka grupy Kaliber 44. Jeden z członków grupy 26 grudnia roku 2000, 8 dni po premierze debiuty, rankiem o godzinie 6.50 wyskoczył przez okno swojego mieszkania w Katowicach. W stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala, gdzie około godziny 6.45 zmarł. Mimo że zespół już nie istnieje, to pozostawił swoim fanom 3 albumy muzyczne oraz mnóstwo bardzo dobrego rapu, zawartego w tekstach takich piosenek jak Gdyby, Na mocy paktu czy Priorytety. Biografia zespołu jest tak ciekawa, że po Paktofonice powstał film pełnometrażowy Jesteś Bogiem. Grupa w roku 2003 rozpadła się. Fokus kontynuuje karierę zespołu Pocahontas, natomiast Rahim odszedł do Ego. System binarny, materia łatwopalny, na przepływ momentalny, energicznie zwerbalny, kandydat potencjalny, na występ teatralny, doznajesz szoku w 2000 roku, za to zwalmy. Ura, nie elaborat, eksperymentalny. A teraz dowiedzmy się, jaka będzie pogoda przez najbliższe 16 dni w Wieleniu.
Aura przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie ulegała zmianie. Przez najbliższe dni będzie pochmurnie. Słupki rtęci na termometrach wykażą od 23 do 25 stopni Celsjusza. Zmiana pogody na lepszą będzie w niedzielę 30 czerwca, kiedy odczuwalna temperatura będzie wynosiła nawet 27 stopni. Przez ulewne i pochmurne dni przeplatać się będzie co jakiś czas słońce. Temperatura, jakiej możemy się spodziewać w nocy, to minimalnie 11, a maksymalnie 21 stopni. Maksymalna ilość opadów w ciągu dnia to około 760 mm. Ciśnienie w ciągu kilku dni będzie umiarkowane. Wszystko wskazuje na to, że lato w tym roku będzie pod względem pogody zmienne. Na kolejną prognozę pogody zapraszamy za 2 tygodnie. Cześć, mówi Doda. Bardzo serdecznie, namiętnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, płci męskiej i nie tylko. Słuchaczy Radia A. To ja, Smok Różowy. Witamy w kolejnej sondzie. Nasze pytanie dotyczyło waszej ulubionej gry komputerowej bądź konsolowej, a wyniki przedstawiają się następująco. Najwięcej z naszych ankietowanych okazało się miłośnikami wirtualnej piłki nożnej, bo pierwsze miejsce zajęła 13. część FIFA. Pisma branżowe od lat wskazują na drogę ewolucji, jaką przechodzi FIFA pomiędzy kolejnymi częściami. Ta strategia małych kroków, na jaką dotychczas stawiało EA Sports, świetnie się sprawdza, na co wskazują wysokie oceny recenzentów oraz pochwalne opinie graczy. Popularności przysparza jej również znakomity tryb multiplayer, pozwalający zagrać na jednej platformie, jak też przez internet. Na drugim miejscu uplasował się mój osobisty faworyt, gra niezależnego studia Mojang. Chodzi oczywiście o Minecrafta. Jedną z największych niespodzianek ostatnich lat. Gra przenosi użytkownika w wirtualny świat zbudowany z sześciennych klocków i stawia przede wszystkim na jego kreatywność. Na YouTube podziwiać można imponujące konstrukcje graczy z całego świata. Trzecie miejsce zajęła gra Battlefield 3. Battlefield to nastawiony na multiplayer FPS, który pozwala na udział w wirtualnych działaniach zbrojnych na wirtualnych polach bitew. Na czwartym miejscu, poza pierwszą trójką, uplasowały się Simsy 3. W odcinku rozpoczynamy cykl audycji poświęconych podróżom, jakie w ostatnim czasie odbyłam. W kwietniu razem z siostrą i rodzicami wyjechaliśmy do Francji, do małego miasteczka Le Orée na narty. Le Orée jest podzielone na 3 dzielnice położone na danych wysokościach. Paramont, Saint-Estastion i Bois-Meon, czyli wysokość, na której podczas wyjazdu mieszkałam. Jest położone w południowo-wschodniej Francji, w Alpach Wysokich, tuż obok urokliwego miasteczka Embrun. Panoramę tego alpejskiego miasteczka oraz jeziora o pięknej barwie wody można podziwiać zjeżdżając na nartach czy snowboardzie trasami widokowymi i dobrze ośnieżonymi słonecznymi stokami. Oprócz wyjątkowych widoków, Le Orée charakteryzuje się płaciami lasów modrzewiowych, które otaczają stację narciarską, tworząc niepowtarzalny klimat. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy po pierwszym zjeździe na nartach, to było to, że ja na pewno nieraz jeszcze zjadę i na pewno tutaj wrócę. Jeśli więc ktoś tak jak ja uwielbia jazdę na nartach, snowboardzie lub po prostu wędrówki po górach, to Le Orée jest miejscem, które na pewno powinien odwiedzić. To był ostatni odcinek przed wakacjami i przed wynikami z matury. Za 2 tygodnie zapraszamy na wakacyjny 8 odcinek, a teraz żegnamy się muzycznie. Only wants a cracker. I sugared off her first. Think she wants some water.